Adam Juszkiewicz, fotograf bydgoski. Witam Cię w fotograficznym przeglądzie prasy. Co czeka Ciebie w odcinku? Dziś dowiesz się dużo o chlebie. Obejrzysz zdjęcia z fotoreportażu Magii Ćwieluch opublikowanego w magazynie Pismo. Spotkasz się też z ciekawym gościem. Dziś specjalnie dla nas Adam Rzeński opowie nam o chlebie. Przede wszystkim witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, Adamie. Chciałbym też zaznaczyć, że nie jestem jakimś tam wybitnym ekspertem. Staram się tak po prostu na własny użytek piec chleb dla siebie, bo to dużo przyjemności się z tym wiąże, o których w dalszej części opowiem. Pismo zaprezentowało materiał Magii Ćwieluch w bardzo dużej ilości zdjęć. Posiada aż 16 zdjęć. To pokaźna ilość jak na taką historię. Zbiór jest trochę przegadany, to znaczy, że tych zdjęć jest zbyt dużo, a one same w sobie nie wnoszą dodatkowej wartości, czy to informacyjnej, czy estetycznej w odbiór tej historii. A jaka jest to historia? Sami zobaczcie na prezentowanych rozkładówkach. Trzeba przyznać, że niektóre kadry właśnie poprzez komponowanie i poprzez zbliżanie wydobywają taką ikoniczność, wyjątkowość tych kadrów. Można powiedzieć, że chcielibyśmy mieć taką ilustrację w naszym wnętrzu, w naszym otoczeniu. Czy wy też tak odbieracie te fotoobrazy? A teraz wędruję z wami do mojego gościa specjalnego, z którym spotkałem się, aby dowiedzieć się, jak wygląda pieczenie chleba, jak do niego w ogóle się zabrać. A przy okazji dowiedziałem się wielu wartościowych informacji o chlebie. Zacznę od początku, pytając się, skąd ta pasja, że samemu robisz ten chleb, że postanowiłeś po prostu wykonać go dla siebie i swoich domowników. Zaczęło to się pieczenie chleba od stażu w restauracji Sztuczka, w której byłem 4 lata temu. I tam było takie coś, że jak ktoś był na dodatkach, czyli wszystkie dodatki do dań głównych przygotował, to przygotował też chleb. Chleb codziennie tam piekliśmy i codziennie świeży był podawany gościom. Piekliśmy jeden na drożdżach, a drugi na zakwasie. I ktoś mi dał przepis na chleb i ja go miałem zrobić. No i tak patrzę sobie, myślę, kurde, ale to musi być trudne, to pieczenie chleba. Przecież zawsze jak ja o tym przeglądałem, czytałem, to mówię, to jest sztuka, żeby to w ogóle upiec, żeby to było w całości smaczne, wyrośnięte i jeszcze miało fajny zapach. No i tak spojrzałem, na początku tak się bałem, mówię, a tu kogoś podpytam. No i tak się zaczęło. Poprosiłem zastępcę szefa kuchni, aktualnie szefa Kamila, który tam jest w tej sztuczce. I on mi pokazał, jak się piecze chleb, pokazał techniki mieszania, składania tego chleba. I tak mnie wciągnęło, że jak już tylko jak przychodziłem do tego, do tej restauracji, to od razu zabierałem się po prostu za ten chleb. Mhm. Czyli dostałeś takie wsparcie, zostałeś zmotywowany, tak? Przez szefa kuchni? Tak. I od tej pory coś wcześniej chciałem sobie popróbować, jeszcze przed tym stażem popróbować piec. To niestety nie było takiej możliwości, jednak się zabierałem, coś tam próbowałem, ale nie do końca tego wychodziło. Ktoś mi pokazał, później trochę poczytałem i już sobie nowe przepisy szukałem, receptury na ten chleb, czy na bułki, na różnego typu pieczywo. Trochę też pokombinowałem sam, jak tam w przepisie na przykład było 500 gram mąki pszennej, to ja robiłem sobie pół na pół albo coś w tym stylu. To wszystko można kombinować pod warunkiem, że gdzieś tam mamy te podstawy, chcemy coś tworzyć. Ale tą listę, że tak powiem, czynności, ten etap, czyli krótko mówiąc przepis,
na początku zawsze towarzyszy i on jest taki standardowy po kolei ile i co, ale potem już przed moment, i tak jest, rozumiem u ciebie, tak, że modyfikowałeś go po swojemu, tak? Zgadza się. Bo spójrzmy na to, że tak naprawdę chleb to jest mąka, drożdże albo zakwas, sól i woda. To są cztery proste składniki i tak naprawdę no, możemy kombinować z nimi co chcemy. Ewentualnie możemy dodawać dodatki typu czarnuszka, słonecznik, dynia, jakieś owoce, nie wiem, śliwki, skarmelizować sobie cebulę, żurawiny, pomidory suszone. No, dodatków jest multum. Tak, ale to też widać, pojawia się to powolutku. Widzimy dużo zdjęć z piekarni, gdzie naprawdę tam masowo się robi i ten brud jest wszędzie, bo tak naprawdę tam są tony mąki. To pyły, to wszystko to też osiada. A jak chcemy sobie w domu przygotować, to też są takie przepisy, gdzie tylko wrzucamy tak naprawdę do jakiejś miski, wystarczy to przemieszać i wrzucić do formy. Tak naprawdę nam wystarczy tylko jedna miska, żeby to zrobić. Ale właśnie, a propos mieszania, ostatnio rozmawialiśmy trochę o takim zautomatyzowanym mieszaniu. Powiedz, dlaczego nie jest to takie wskazane, że jednak lepiej w tej misce samemu ugniatać i mieszać? Czy widzisz jakąś różnicę pomiędzy tym automatycznym mieszadłem, tak? No wiadomo, jeżeli chodzi o te przemysłowe, to tak robią, no nie? Tak. Ale mówimy o tym domowym chlebku. To znaczy są też właśnie... te roboty do wypiekania chleba. No co mogę też pewnie polecić, aczkolwiek no ja piekę osobiście sam, ręcznie wyrabiam ciasto. Roboty są na tyle dobre, że ktoś wstawi sobie, jeżeli ktoś tam nie chce się w to bawić za bardzo, czy chce sobie po prostu dobry chleb zjeść, który widzi tak naprawdę z jakich produktów jest zrobiony, jakiej mąki używa. Czy bez dodatków, bez żadnych spulchniaczy, no to tak naprawdę ma gotowy chleb, tak? Są też przepisy dołączone, z tego co wiem, do tych robotów. To tak naprawdę sobie wrzuca i to wszystko gotuje, tak? A tu, jeżeli mnie to akurat fascynuje, ta struktura tego przygotowania, jak to ciasto rośnie, jak to ciasto się zachowuje, to składanie tego chleba, że a jak tak złożę, tak? Później to garowanie. Jak na przykład chleb na drożdżach czasami robię, no to też widać jak to rośnie, później jak to garowanie, widać cały proces, jak ta fermentacja zachodzi, jak to życie w tym zakwasie istnieje, bo kto by pomyślał, że tak naprawdę zakwas to jest mąka i woda, to są dwie proporcje i tak naprawdę nam się kojarzy zawsze, że drożdże, no to drożdże rosną, a zakwas też potrafi właśnie napowietrzać te wszystkie fermentacje różnych mikroorganizmów, które napulchniają ten chleb. Jest takie jedno wyjątkowe zdjęcie w tym zestawie zaczynu. Maga Ćwieluch właśnie pokazała, jak żyje ten tytułowy zaczyn, jaką ma w sobie energię. I to zdjęcie jest też wymowne, ponieważ jako jedyne jest niezwykle nieostre, bardzo mocno nieostre. I pytanie, czy to jest błąd, czy to jest właśnie świadome podkreślenie pewnej dynamiki, pewnej pracy tego roztworu. Zwróćcie uwagę, zobaczcie, że tak naprawdę ostrość leci na kafel, ten drugoplanowy, a sam zaczyn, zobaczcie, jest rzeczywiście nieostry. A co jeszcze mówią nam inne obrazy i te? Chciałbym zwrócić Waszą szczególną uwagę przy oglądzie tego materiału na plastykę światła. Znowu widzimy światło takie zastane, zaobserwowane. Oczywiście tutaj niektóre zdjęcia mają pewne takie techniczne defekty, jak delikatne poruszenia czy nieostrość, która gdzieś tam jest wymagana, prawda, w fotografii takiej produktowej. Ale to nie to miejsce. Tutaj mamy dynamikę, tutaj mamy opowiedzenie na żywo, jak wygląda praca piekarza, jak wygląda przemieszczanie się chleba, jak wygląda taka codzienna robota w piekarni. Zatem ta dynamika nieostrości również sprzyja. Muszę przyznać, że bardzo spodobała mi się wielowątkowość w tej historii
opowiedzianej przez Magę Ćwieluch. Ona, widać w tym zaczynie, chciała poruszyć wiele wątków, ale jeden zwróci moją szczególną uwagę, a mianowicie, że wśród swoich obowiązków, wśród wielu zadań i takiej pracodyscypliny, jaką mamy na co dzień, warto wygospodarować swój taki domowy rytuał i mieć coś swojego, coś, czym mogę się zająć, a takim właśnie zajęciem może być własny autorski chleb. Tych obrazów było rzeczywiście bardzo dużo, tak? Fotoreporterka trafiła do piekarni, była w tej, można powiedzieć, brudnej robocie, czy też w kuchni potem, kiedy ten chleb gdzieś tam już nabiera rumieńców. Powiedz, czy patrząc na tą analizę tych różnych zdjęć, bo jest ich rzeczywiście sporo, jakiś jeden obraz był dla ciebie taki wyjątkowy, że utkwił tobie w pamięci? Oczywiście był taki jeden, że autorka zdjęcia przedstawiała wszystkie formy. Foremki do chleba, kosze do wyrastania, do garowania tego chleba. To było takie super, już jakby w głowie mam, nie wiem, ja przynajmniej mam, czy inni też, inspiracje, co, jaki chleb można do tego włożyć, ile czasu on ma się garować, jakich mąk użyje. No takie już jakby gotowe bochenki chleba są umieszczane tak wizualnie w środku, w tych foremkach. Jest też fajne zdjęcie, jak autorka wyjmuje pieczywo z pieca. No to od razu kojarzy tam się nam się z czymś przyjemnym, tak? Z tym zapachem tego chleba, ze świeżością. Od razu każdy myśli, o jak tylko trochę przestygnie, to już sobie w kawałek zjem. To są takie rzeczy dosyć naturalne, ale też smaczne. Święta zasada mówi, że nie wolno używać metalowej łyżki do mieszania. Tak przynajmniej nauczyła Wojciecha pani Beata z Koła Gospodyń Wiejskich w Łochowie. Kurs wypiekania chleba na zakwasie był jedną z atrakcji firmowego wyjazdu integracyjnego. Wybrał pieczenie chleba, bo na co dzień jego życie nie kręci się wokół kuchni. Widać zaangażowanie autorki w przygotowaniu tej historii. Spójrzcie, nawet zorganizowała ogłoszenie na swoim Facebooku, aby zaprosić bohaterów do tej historii, którą planowała zbudować. Zatem taka społeczna akcja sprzyja rozbudowie historii, którą chcemy opowiedzieć. W zamian, tak to też odbieram, autorka wyeksponowała konkretną piekarnię rzemieślniczą i opowiedziała o miejscu, gdzie można przeprowadzić warsztat chlebowy. Czym charakteryzuje się ten zaczyn? Co to jest w ogóle ten zaczyn, ten tytułowy zaczyn? Zaczyn, no to nic innego, to są drożdże, woda i mąka. Coś zaczyn, tak jak samo słowo wskazuje, coś od czego zaczynamy. I ten zaczyn tak naprawdę w odpowiedniej proporcji, bo są różne, co przepis to różne proporcje, to też przelicza się na procentowo na mąkę, na wodę, to już są jakby głębsze tam po prostu przepisy i rzeczy, w które trzeba się zagłębić. Ale też no, są przepisy gotowe, po prostu podane i można też w tym piec z tych przepisów. No zaczyn to tak jak mówię, to jest początek czegoś, coś od czego zaczynamy i taki zaczyn najlepiej sobie gdzieś tam wstawić. Załóżmy jak rano wychodzimy z domu, wstawiamy sobie zaczyn, wieczorem to już nam ta cała fermentacja przejdzie i sobie dalej tam mąkę dorzucamy, wodę, sól, to mieszamy ten chleb, kilka godzin poczekamy, 2-3 godzinki aż nam urośnie do piekarnika i mamy tak chleb. Czyli tutaj to powstawanie chleba jest do opanowania, tak, nawet tak, w warunkach tak, domowych. To jest akurat zaczyn właśnie z drożdżami, a też jest właśnie zakwas. Zakwas no to trzeba wstawić dzień wcześniej. Ja akurat sobie wstawiam zawsze na noc zakwas. Biorę zakwas, który już sobie hoduję tam załóżmy od kilku miesięcy, bo czasami nawet ludzie po kilka lat, po 40 lat, po 50 zakwas sobie hodują. Naprawdę, zakwas nie ma prawa się popsuć, jeżeli jak tak długo jest hodowany i dokarmiany.
Można mówić o pewnym braku szacunku do bochenka chleba? Ja myślę, że to pewnie zależy też od tradycji rodzinnych, od wychowania, bo jednak jak się poczyta różne artykuły, czy zajrzy się głębiej w historię, no to trzeba pamiętać, że ten chleb to był świętość dla niektórych, tak? Dla naszych dziadków czy coś, no to oni nie wyobrażali sobie, żeby chleb wyrzucić, ponieważ pewnie to się też wiąże z tym, że w czasach wojny im tego chleba brakowało i dlatego oni ten chleb doceniali. No na pewno trzeba też na to uwagę zwrócić, na taki aspekt chleba. Na przykład ten, co my pieczemy, on może tydzień być świeży, cały czas. On tak naprawdę nie ma prawa się popsuć. A na przykład jak pójdziemy do sklepu czy Lidla czy Biedronki, no to ten chleb 2-3 dni postoi i już tak naprawdę jest twardy, niezjadliwy. Ale mówię, tak warto spróbować sobie ten chleb upiec, zobaczyć, raz poświęcić trochę czasu, przygotować się faktycznie, kupić jakąś tam mąkę, zobaczyć, że to nie sprawia dużo problemów i można się cieszyć fajnym smakiem tego chleba, przede wszystkim świeżością sobie spróbować, dodatków różnych popróbować, dodawać. To już multum. Ale to jeszcze może być fajna integracja z rodziną, prawda? Ktoś coś robi. Tak, na przykład jak tam ktoś ma dzieci czy coś, to może z tymi dziećmi tam, że dziecko na przykład coś tam wrzuca, miesza ten chleb, pobawić się. No tak naprawdę chleb też powinien łączyć, moim zdaniem. Niech tam to jest wspólna jakby rzecz, która łączy ten chleb. I tak naprawdę nikomu nie powinno chleba zabraknąć, tak jak w każdym praktycznie trzeba się podzielić tym chlebem. Właśnie, no ta praktyka dzielenia się, ona jest gdzieś widoczna, tak? No są takie instytucje, czy miejsca, jadłodzielnie, czy stowarzyszenia, które dla ubogich rzeczywiście tą podstawową kwestię, jaką jest posiłek na chlebie z chlebem, oferują, więc rzeczywiście to jest taki symbol łączenia i obdarowywania. Tak. I jak chcemy już naprawdę, ten chleb już mamy taki, którego nie chcemy zjeść, twardy czy coś, no to naprawdę możemy z niego czy bułkę tartą zrobić, czy możemy tak jak do mielonego dodać nasiąkniętą tam mlekiem czy wodą bułkę jako spulchniacz. To dużo jest zastosowań tego tak naprawdę, więc tego chleba nie musimy wyrzucać. Maga Ćwieluch napisała: dziennikarka muzyczna Agnieszka Szydłowska przyznaje, że kiedyś zdarzyło się jej zadrwić z koleżanek, które chwaliły się bochnami własnej produkcji. Na początku pandemii zadzwoniła do niej przyjaciółka, że właścicielka pobliskiej piekarni rozdaje zakwas. Posłała syna. Przyniósł szare, bezkształtne zawiniątko. Delikatne i miękkie, jak coś żywego. Nakarmiła je mąką. Po 2 miesiącach pieczenia Szydłowska odchodzi od pierwotnego przepisu, dodając produkty na oko. Jeszcze na koniec chciałbym dodać, że dla początkujących, którzy by naprawdę chcieli zacząć piec chleb, tutaj jest książka Jeffreya Hamelmana. Ja na tej podstawie, na tej książce się wzorowałem. Są tutaj opisane techniki wyrabiania chleba od samego początku, jak ta mąka jest pozyskiwana, jakie typy mąki używać, jak ten chleb składać, jaki jest proces wyrastania w świecie gastronomicznym i pewnie nie tylko. Jest to nazywana prawdziwa Biblia chleba. Także polecam gorąco tę książkę. Muszę wam powiedzieć, że bochenek chleba wyrobiony przez Adama był niezwykle smaczny, bo wieloziarnisty. A to, co najważniejsze z tego spotkania, to ogromna radość, że z takiej potocznej, codziennej czynności może być tyle energii, tyle zapału. Ale ja żegnam się z wami inną motywacją, inną wartością, jaką uzyskałem z tego spotkania, mianowicie portretem takim biznesowym, wizerunkowym, który zrobiłem Adamowi. I to jest ta miła sytuacja, gdzie mogę pokazać takiego młodego przedsiębiorcę i wyeksponować jego zawód. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas.
No, ruszajcie po mąkę, po ziarna i życzę wam również udanych prób. Pandemię, myślę, że też coraz więcej ludzi jakby zaczęło piec ten chleb, zobaczyło strony, pozytywne strony tego, że naprawdę może coś wyjść nam i upiec naprawdę fajny chleb, który gdzieś tam będziemy sobie od czasu do czasu piec. No i to jest pozytywna taka zachęta, żeby jednak spróbować samemu. Myślę, że Adam nam jeszcze to przedstawił w sposób uzasadniony i ciekawy i podzielił się taką swoją po prostu działalnością, więc róbmy ten chleb sami, próbujmy, eksperymentujmy. Zgadza się.